www.e-kolo.pl. Jestem niezmiernie zaszczycony tym, że otrzymałem wyróżnienie z Ligi Ochrony Kraju. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że działalność tutaj Koła Strzeleckiego w Kościelcu jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i z tego co wiem, to młodzież bardzo chętnie korzysta z zajęć, korzysta z takich imprez właśnie jak w tej chwili się tutaj odbywają. Ja wspieram oczywiście wszystkie takie inicjatywy, gdyż są one niezwykle ważne. Każda inicjatywa związana z zagospodarowaniem czasu wolnego, czy też z rozwijaniem zdolności, umiejętności dzieci, dla mnie jest to naprawdę olbrzymia sprawa i olbrzymie podziękowania należą się również tym, którzy działają, działaczom, opiekunom, którzy organizują właśnie tego typu zajęcia, spotkania. W zawodach organizowanych na terenie powiatu, między powiatami wojewódzkich, no na zawody krajowe nam się nie udało zakwalifikować. Liga Strzelecka, która działa od 5 lat, ma takie założenie, że ma propagować, tworzyć umiejętności, zdolności poszczególnych uczniów, zawodników w posługiwaniu się bronią pneumatyczną i karabinkami bocznego zapłonu. Uczestniczymy w różnych zawodach na terenie powiatu i gminy, i między powiatami, i wojewódzkich. Obecnie nasza drużyna ma 11 zawodników. Na dzisiejszych zawodach występują szkoły z terenu Kłodawy, Kościelca, Powiercia, Łęczycy i Marysina. Co można by powiedzieć na temat jeszcze tej ligi? No, główne założenie jest umiejętności, propagowanie tej dyscypliny sportu, która no niestety może w państwie polskim jest trochę takim sportem niszowym, ale w ten sposób może będzie się rozwijać.